Dzień dobry, chociaż mogę mówić dobry wieczór, bo z tymi naszymi spotkaniami jest tak, że one są trochę z wieczora, a trochę w ciągu dnia, więc witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasia Pijanowska i mam olbrzymią przyjemność rozpocząć nowy rok szkolny jeszcze jedną nogą w sierpniu, pierwszym webinarium Odpornej Szkoły. Dzisiejszy temat, myślę, interesujący. Może niełatwy, o tym się przekonamy w trakcie, ale na pewno temat, o którym warto rozmawiać, czyli nauczyciel i rodzic, jak razem budować dobry kontakt w szkole. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zachęcam Państwa, żeby się wygodnie rozsiąść, zadbać o jakąś wentylację i przewiew, bo rozmawiałyśmy tu z prelegentkami, jak bardzo jest dzisiaj gorąco. Nie wiem jak u Państwa, proszę powiedzieć coś o pogodzie albo miejscu geograficznym, skąd Państwo nas oglądają albo po prostu słuchają. Mogę zdradzić, że to jest jedna z praktyk, o której mówią odbiorczynie i odbiorcy naszych wydarzeń, że po prostu nasłuchują, jednocześnie będąc trochę w innym miejscu. Zapraszamy również do takiej praktyki. Proszę być z nami, aktywnie słuchać, komentować. Zapraszam serdecznie. Jeśli u Państwa wydarzy się burza i zerwie połączenie, to przypominam, że to webinarium jest nagrywane, będzie w naszej bibliotece już od jutra albo pojutrze. Zawsze też można następnego dnia otworzyć z Facebooka, ale potem już będziemy kierować do biblioteki. Piszą Państwo, że gdzieniegdzie jest naprawdę zimno, 13 stopni mi tutaj mignęło. No to rzeczywiście jest zimno, w Warszawie powyżej 30 stopni, w Lublinie u Edyty podobnie, gorąco, duszno i trochę nam się chyba nie chce, więc proszę się tutaj wentylować, wachlować, otwierać okna, może będzie lepiej. Pozdrawiamy osoby, które są z nami na Facebooku, zapraszamy również do komentowania. Jest tam Ola, która będzie wspierać, przysłuchiwać się i przekazywać do nas wiadomości, więc Państwo są cały czas z nami w kontakcie. Zapraszam do korzystania z czatu w opcji Wszyscy, wtedy każda osoba, która jest na wydarzeniu, będzie widziała to, co się dzieje w pokoju, będzie widziała Państwa komentarze i wypowiedzi. Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna webinaryjny sezon w nowym roku szkolnym. To webinarium odbywa się przy współpracy z programem Szkoła Ucząca Się, wielu Państwu, myślę, znanym programem, z którego pochodzą dzisiaj nasze dwie prelegentki, ale tutaj jeszcze trzeba nadmienić, że partnerem całego cyklu Odpornej Szkoły w poprzednim roku szkolnym i jeszcze to webinarium jest Fundacja Norwegian Refugee Council. Dzięki niej to wydarzenie dzisiaj się odbywa. Tak jak powiedziałam, nowy rok szkolny, pierwsze webinarium, więc kilka słów o nowej ofercie, którą szykujemy dla Państwa od wielu tygodni, jeśli nie miesięcy. Można w tym roku szkolnym będzie skorzystać jak zawsze z naszych materiałów na blogu, można zapisać się na newsletter. Mamy też nowość, o której mam nadzieję uda mi się powiedzieć za chwilę więcej. Ważną informacją jest to, że rozpoczęliśmy rekrutację do naszych programów i w tym roku tych programów jest aż 14 projektów w 9 programach. Mamy 14 projektów wsparcia, z których mogą Państwo skorzystać. Zachęcam bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony i zakładki programy. One są tam opisane, można poczytać więcej i zapisać się, skorzystać ze wsparcia, które Centrum Edukacji Obywatelskiej dla Państwa przygotowało. Szeroko od edukacji ekologicznej, globalnej, po tematy związane z aktywnością obywatelską w roku wyborczym, aż po tematy wychowawcze. Serdecznie Państwa zapraszam, może mamy coś dla Państwa w tym roku. Do 2 września mogą Państwo zakupić bilet na konferencję Dzień dla Nauczyciela w promocyjnej cenie, która jest widoczna na ekranie. Mamy również wersję online, to jest 99 zł. Zachęcamy serdecznie, bo stacjonarne pozostały nam już ostatnie bilety, więc jeśli ktoś ma ochotę świętować z nami Dzień Edukacji Narodowej w formie Dnia dla Nauczyciela, zapraszamy serdecznie 14 października do Warszawy. Wersja online dostępna dla tych mniej mobilnych albo tych, którzy po prostu lubią oglądać w domu takie wydarzenia i spokojnie pić herbatę z własnego kubka. Serdecznie Państwa zapraszam. Niespodzianka, o której chciałam powiedzieć, o nowości, którą przygotowaliśmy na ten rok szkolny,
Uruchomiliśmy kilka dni temu podcast Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nazywa się Po dzwonku. Rozmowy z ciałem pedagogicznym. Będziemy zapraszać do rozmowy nauczycieli i nauczycielki na intymne, szczere rozmowy na temat tego, jak te osoby czują się w szkole, jak im się pracuje, z jakimi wyzwaniami się mierzą. Pierwsza rozmowa jest już dostępna. Rozmawiamy z Natalią Boszczyk o tym, jak dobrze zacząć. O zaczynaniu w przypadku nauczycieli i nauczycielek dużo się mówi, ale bardziej od strony, że to uczeń i uczennica wraca do szkoły po wakacjach. My z Natalią rozmawiamy o tym, jak to jest wrócić do pracy po bardzo długim urlopie. Zapraszam, jeśli ktoś z Państwa ma ochotę posłuchać, idąc na przykład na spacer albo na pierwszą radę pedagogiczną, to może założyć słuchawki i pobyć z Natalią i ze mną w tej rozmowie. Jeśli chodzi o zaświadczenia, temat ważny, który zawsze nam wypływa, nasz nowy system do rejestracji pozwala nam na taką opcję, że wszystkie osoby, które są dzisiaj z nami w pokoju, zarejestrowały się przez zapisy po prostu po webinarium, no i później jutro znajdą w zakładce mojej aktywności zaświadczenie. Jest prościej, łatwiej, mam nadzieję, że mniej trudności to będzie dla Państwa. Jeśli ktoś nie rejestrował się na wydarzenie i ogląda nas na Facebooku, to będzie musiał skorzystać z linku i ten link będzie dla Państwa dostępny po zakończeniu webinarium. Jeśli nie, jeśli będą jakiekolwiek trudności, proszę do nas pisać na adres odpornaszkoła@co.org.pl. W końcu te prelegentki. Ja tak dzisiaj bardzo długi mam wstęp, tak czuję, że już mówię i muszę przekazać tą pałeczkę jednak osobom, które dzisiaj zaprosiłam serdecznie do tego webinarium. Trzy nauczycielki, każda z innego poziomu edukacyjnego, czyli edukacja wczesnoszkolna to Aldona Sobieska, która pracuje w szkole podstawowej w Sokołowie Podlaskim. Witam cię serdecznie, Aldono. Edyta Wąsik, nauczycielka w szkole podstawowej, więc reprezentująca ten środek edukacji, Szkoła Podstawowa z Lubina. Witam cię serdecznie, Edyto. Witam wszystkich. Poziom edukacji ponadpodstawowej, czyli Liceum Warszawskie, o nim będzie opowiadać o swoich doświadczeniach dr Aleksandra Korczak. Witam cię, Olu, serdecznie. Dzień dobry. Zarówno Aldona, Edyta, jak i Ola współpracują na różnych poziomach z Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy to właśnie w programie Szkoła Ucząca się, a w przypadku Oli z programem dotyczącym równości płci i antydyskryminacji. O tym dzisiaj nie będziemy mówić, ale na pewno te wątki, jeśli dla Państwa są interesujące, zapraszam też do zbadania tematu programów i tam więcej o tym informacji na pewno Państwo znajdą. O czym będziemy tak dokładnie dzisiaj rozmawiać? O pierwszym kontakcie z rodzicami, o tym, jak się do niego przygotować, co sobie zaplanować, jak on może wyglądać. Będziemy też rozmawiać o pierwszym spotkaniu z rodzicami. Spotkaniu mam na myśli wywiadówkę, zebranie albo po prostu spotkanie. Możemy też używać każdych z tych nazw, jak Państwu będzie wygodnie. Będziemy rozmawiać o, myślę, trudnym temacie, czyli o granicach, o stawianiu granic, o komunikowaniu granic rodzicom, jeśli chodzi o wzajemne kontakty. Będziemy też rozmawiać o wzajemnych oczekiwaniach, czyli jak ustalić to, czego my oczekujemy od rodziców i jak pozwolić ustalić z rodzicami to, czego oni od nas oczekują. Będziemy też zastanawiać się na koniec dzisiejszego spotkania, jeśli chodzi o rodziców w szkole, to czy my chcemy mówić o budowaniu relacji, czy chcemy mówić bardziej o dwustronnym kontakcie? Jeśli tak, to jak do tego dążyć i wspólnie ten kontakt budować? Taki jest ramowy plan. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie te obszary dzisiaj zaprezentować i o nich porozmawiać. Proszę nam wybaczyć, jeśli coś zostałoby skrócone ze względu na czas dzisiejszego webinarium. Pierwszy kontakt. Pierwszy kontakt z rodzicami, jak to zaplanować, jak zaplanować komunikację. Czy możemy w takim razie rozpocząć pierwszy kontakt od pierwszego poziomu edukacyjnego, czyli zaczynając, Aldono, od ciebie, pierwszy kontakt, pierwsza klasa. Ja wiem, że ty od 4 września będziesz miała nową pierwszą klasę, więc to jest taki pierwszy kontakt.
Dzień dobry, bo wtedy mikrofonu gdzieś tam nie udało mi się włączyć. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak, mam przyjemność od 4 września prowadzić po raz kolejny już swoją pierwszą klasę. Mój pierwszy kontakt polega na tym, że spotykamy się z rodzicami na rozpoczęciu. Jest to taka krótka chwila, ponieważ przekazuję krótko najważniejsze informacje i rodzice za chwileczkę przechodzą do drugiej sali, spotykają się z panią dyrektor, z wicedyrektorem, dyrektorem, z pielęgniarką, ze wszystkimi osobami, od których można otrzymać podpisaną jakąś tam zgodę. Ja zajmuję się w tym momencie tylko dziećmi. Natomiast mój pierwszy kontakt jest zaraz w pierwszym tygodniu i o tym będę jeszcze za chwileczkę mówiła. To też jest sytuacja wyjątkowa w Twojej szkole, że ta dokumentacja, o której będziemy jeszcze rozmawiać, jest załatwiona poza spotkaniem, które Ty organizujesz, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa formuła. Edyto, idąc na ten następny poziom od 4 klasy, jak to jest z tym pierwszym kontaktem? No myślę sobie, że jednak tak jak słucham Aldony jest troszkę inaczej, ponieważ pierwszy kontakt to nie jest pierwszy dzień w szkole, najczęściej oczywiście. To, co tutaj Państwo teraz widzicie, to jest taki fragment maila, którego ja wysyłam często po zobaczeniu się z dziećmi albo tuż przed, bo rzeczywiście w naszej szkole i myślę, że teraz w wielu szkołach preferowany jest ten kontakt mailowy, żeby on jeszcze takim pierwszym, był taką pierwszą rozmową, zanim jeszcze się spotkamy. Staram się zawsze pisać trochę o dzieciach i trochę o tym, jak ja ich widzę, jak się zmienili, ale też wprowadzić rodziców tak delikatnie w takie kwestie, chyba też trochę takie organizacyjne, czyli takie na pierwszy ten tydzień. W naszej szkole w pierwszym tygodniu zaraz wszyscy wyjeżdżamy na zieloną szkołę i w tym roku też tak jest. No oprócz takich informacji, jak Państwo widzicie tutaj, takich organizacyjnych, które tutaj pozwoliłam sobie oczywiście wyciąć, to padają też takie informacje trochę, myślę sobie, że też w tym mailu zależy mi na budowaniu relacji trochę z rodzicami, trochę staram się im powiedzieć też o tym, jak będzie ten wyjazd wyglądał, żeby ich uspokoić. I oczywiście to wszystko zależy, czy jest to klasa czwarta, ja w tym roku mam wychowawstwo w klasie siódmej, więc generalnie moi rodzice już też dużo wiedzą, ale staram się podać im te informacje, które wydaje mi się, że będą najważniejsze. Więc u mnie rzeczywiście jest to mail, jest to pierwszy mail i tak jak tutaj widzicie, my mamy też ustalone, będę też o tym później mówić, że mamy ustalone kwestie na przykład telefonów i o tym, żeby rodzice naprawdę dali dzieciom ten pierwszy moment spokojnie też wejść w to, co się dzieje w szkole. U mnie rzeczywiście też nie ma takiego pierwszego dnia i pierwszy ten kontakt nie polega na podpisywaniu dokumentów i myślę, że na tym mi zależy, żeby ten kontakt pierwszy nie był taki bardzo formalny, że rodzice tylko przychodzą i oczekujemy od nich podpisania różnych zgód i innych rzeczy. Bardziej staram się w tym pierwszym kontakcie zwrócić uwagę właśnie na dzieci, na nich, na to, że są zadbane i będą zadbane. Niezależnie, czy to jest zielona szkoła, czy to są pierwsze dni w szkole, to myślę, że skierowałabym tę rozmowę właśnie na ten temat taki, że mogą naprawdę rodzice czuć się bezpiecznie, bo dzieci w szkole, czy na zielonej szkole, czy w szkole będą zaopiekowane i rzeczywiście nic im już nie grozi, bo wiem, że wielu rodziców, szczególnie w czwartych klasach, to te dzieci idą z niepokojem. Myślę sobie też, że nie możemy zapominać o dzieciach, które nam dochodzą do klasy po wakacjach, czyli są nowe, są to dzieci, które gdzieś przychodzą, dołączają do zespołu i bardzo, bardzo trzeba o nie zadbać, bardzo trzeba pamiętać. Taką dobrą praktyką na pewno jest to, aby poprosić jedną, dwie osoby w klasie, żeby po prostu zaopiekowały się tą nową koleżanką, ale przede wszystkim ja bardzo stawiam na spotkanie z tymi rodzicami oddzielnie, jakby tuż przed rozpoczęciem roku, czy właśnie w dzień rozpoczęcia roku, żeby oni mogli ode mnie po pierwsze się ze mną zobaczyć, a po drugie ode mnie uzyskać wszystkie informacje, których im jeszcze potrzeba i na które są dla nich ważne. Olu, a jak to jest z licealistami i ich rodzicami?
Słuchałam Edyty nie bez uśmiechu pod nosem, bo gdy ja słyszę czwarta klasa, to oczyma wyobraźni widzę już dorosłych ludzi. Tak się składa, że ja teraz akurat będę wychowawczynią w klasie maturalnej, w klasie czwartej, ale pamiętam, że tak naprawdę najtrudniejszy był ten rok pierwszy. Jeżeli wychowawca w pierwszej klasie szkoły średniej zbuduje dobry kontakt z uczniami, da się rozpoznać rodzicom jako osoba wspierająca, ale też profesjonalna, to proszę mi wierzyć, że potem już jest o wiele, wiele łatwiej. I tak gdy myślałam o dzisiejszym webinarium, zastanawiałam się przede wszystkim, jakie porady można by dać Państwu dotyczące tego, jak właśnie się odciążyć, jak sobie ułatwić. Jedno z takich ułatwień dotyczy trybu prowadzenia rozmowy z rodzicami. Chodzi mi konkretnie o to, że w liceum już czasem jest tak, że osób w klasie jest na przykład 30 parę, więc później na zebranie przychodzą bardzo tłumnie rodzice. I wyobrażam sobie, że w młodszych klasach szkoły podstawowej ten kontakt już musi być żywy, bezpośredni, więcej rozmawiamy. Natomiast w liceum, gdy przychodzi tych rodziców tak właśnie bardzo wielu, to ja na przykład posiłkuję się takim narzędziem Mentimeter, czasem podczas zebrań. Mentimeter to jest taka strona, takie narzędzie, które pozwala w ekspresowym tempie zebrać anonimowo informacje od osób, które wystarczy tylko, że mają telefony komórkowe. Można zapytać rodziców na przykład, co czuję, gdy myślę o tym, że moje dziecko idzie do pierwszej klasy szkoły średniej. No bo wiadomo, że są rodzice, którzy się nie wypowiedzą, wiadomo, że są rodzice, którzy gdy zobaczą czarno na białym, na rzutniku, jak pojawiają się te odpowiedzi, że nie są sami ze swoimi obawami, ze swoim smutkiem, poczuję się od razu częścią wspólnoty. Lubię tak myśleć o tym narzędziu jako o czymś, co mimo, że jest anonimowe, to pomaga jakoś budować relacje i poczuć się częścią społeczności szkolnej, a na pewno klasowej. Co mnie martwi w nadchodzącym roku szkolnym, czego potrzebuję od wychowawcy albo wychowawczyni mojego dziecka. No, rodzice tutaj mogą mieć bardzo różne oczekiwania i potrzeby. Gdy już je wyartykułują, to będzie to wówczas brzmiało uczciwie, że ja też przedstawię być może jakieś moje oczekiwania, potrzeby dotyczące pracy z rodzicami. Jak mogę wspierać moje dziecko w kontekście edukacji i samorozwoju? To już może pytanie na któreś z późniejszych zebrań, gdy już rodzice zorientują się, co przysporzyło trudności w nowej szkole, co niekoniecznie, więc to są takie modelowe pytania raczej na rozpoczęcie współpracy. Oczywiście można tworzyć jakiekolwiek się chce inne. Gdy myślę też o pierwszej klasie, to pamiętam, że było bardzo dużo takich dokumentów, które się właśnie robi raz na początku tego etapu edukacyjnego, że wychowawca musi być koordynatorem stworzenia całej takiej teczki klasowej. I w tej teczce klasowej, również na potrzeby szkolnego zaplecza psychologiczno-pedagogicznego, tworzy się na przykład takie karty dotyczące ucznia, indywidualne opisowe karty, w których są podane mocne strony, słabe strony, jakieś detale, których no, tak naprawdę nie było jak rozpoznać, bo to są ludzie, których dopiero poznajemy, dopiero uczymy się ich, dopiero dowiadujemy się o nich jakichś rzeczy. Więc też taka polecajka, jak sobie ułatwić pracę i tutaj już nie z rodzicami, tylko w związku z natłokiem formalności przy okazji wychowawstwa, takie na przykład karty można dać do uzupełnienia uczniom. Więc gorąco polecam, kiedy się da, oddawanie formalności uczniom, scedowanie tej odpowiedzialności na nich, poczuję też, że on sprawi też, że oni poczują się być może ważniejsi albo pewniejsi siebie. Ja bardzo lubię, gdy uczniowie sami coś robią, co należy do pracy szkoły. Nie chodzi tutaj o darmową pracę niewolniczą, tylko chodzi o to, żeby uczniowie czuli się częścią procesu edukacyjnego. Chciałabym też podzielić się takim uczuciem miłości do mojej szkoły. Ja w moim liceum czuję się bardzo dobrze i w dużym stopniu za sprawą dyrekcji. U mnie jest na przykład tak, że przed zebraniami też dyrekcja bardzo ułatwia, bo nasza pani wicedyrektor wysyła wszystkim wychowawcom prezentację. Tak naprawdę proszę się zastanowić, że to jest w sumie oczywiste, że na wszystkich zebraniach będzie mniej więcej to samo. Więc jakieś wszystkie fakty dotyczące, nie wiem, opłat za obiady, albo na przykład
dat jakichś zorganizowanych wyjazdów wewnątrzszkolnych albo terminarz dotyczący wystawiania ocen, kiedy są te różne nasze wewnątrzszkolne deadline'y, jakieś dni wolne. Przecież to są harmonogramy, które współdzielimy i tutaj naprawdę nie widzę sensu, żeby każdy wychowawca z osobna poświęcał czas na tworzenie takiej prezentacji. Świetnie by było, gdyby jakaś osoba w szkole, na przykład wicedyrektor, przygotowała taką prezentację i rozesłała wszystkim. Oczywiście nie wyobrażam sobie proponowania czegoś takiego wicedyrekcji wprost, jeżeli sama na to nie wpadnie, a na przykład jeszcze nie czujemy się na tyle pewnie w szkole, żeby zachęcać do podejmowania różnych inicjatyw, jakichś logistycznych rozwiązań, ale przecież mogą wychowawcy sami się skrzyknąć i na zmianę na przykład robić te prezentacje. Albo wysyłać link do edytowalnej prezentacji online, w której każdy wychowawca ewentualnie naniesie jakieś zmiany, jakoś ją zindywidualizuje, zapisze jako swój osobny plik. Widzę, że ktoś tutaj czatem też napisał, że jest taki zwyczaj w szkole, że są przekazywane informacje. No to jest świetnie, gdy informacje są wysyłane, te informacje, które mają zostać wysłane, na pewno jeszcze wygodniej byłoby z prezentacją. Więc to są takie trzy propozycje ode mnie, jak się przygotować do tego pierwszego spotkania z rodzicami. I wydaje mi się, że na razie to wszystko. Mam wrażenie, że Olu otworzyłaś taki duży worek z różnych obszarów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, bo otworzyłaś ten obszar współpracy z innymi wychowawcami, do tego też będziemy wracać i cały wątek przygotowywania się i też organizowania czy przeprowadzenia już tego pierwszego spotkania, bo mówisz już o tym, jak wygląda twoje spotkanie, czyli właśnie korzystanie z narzędzia, jakim jest Mentimeter. Skorzystamy z niego dzisiaj, więc jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie korzystał, to będą mieć Państwo to doświadczenie, jak łatwo można z tego narzędzia skorzystać, choć czuję, że dla dużej grupy nauczycieli i nauczycielek jest to narzędzie, które jest już dobrze po edukacji zdalnej znane. Odświeżymy sobie, bardzo dawno nie korzystaliśmy z tego narzędzia. Pytanie Państwo widzą na ekranie, to są propozycje pytań, które są od Oli. Dalej jesteśmy w tym pierwszym kontakcie i też jak się przygotować do pierwszego spotkania. Ty już, Olu, mówiłaś o tym, jak się przygotowujesz i jak wygląda ten kontakt, ale ja wiem, że ty masz coś jeszcze w ramach przygotowywania się do tego pierwszego spotkania, więc ja cię zachęcę, żebyś kontynuowała, a potem pójdziemy na niższe poziomy edukacyjne w takim razie. Jasne, z przyjemnością. Pokażę Państwu kolejne narzędzie internetowe, pokażę, brzmi może dumnie, pewnie Państwo znają, w trakcie nauczania zdalnego trzeba było siłą rzeczy opanować te narzędzia. Ja zachęcam, żeby ich nie porzucać, tylko żeby korzystać z nich dalej. Tutaj na przykład pokazuję formularz samooceny semestralnej, który przeprowadzałam w mojej klasie trzeciej A jako wychowawczyni. To jest przykładowy formularz, który pozwala się przygotować do spotkania z rodzicami w takim sensie, że mamy po prostu wiedzę o klasie. Proszę sobie wyobrazić, że pracujecie Państwo z klasą, w której jest 30 kilka osób. Każda jest oddzielnym wewnętrznym światem. Zanim to wszystko poukładamy, jak nadążymy za tym wszystkim, no to właściwie graniczy z jakąś niemożliwością, więc ja bardzo lubię systematyzować pracę przy pomocy takich na przykład ankiet. Ta dotyczy oceny z zachowania. Ja uważam, że za ocenę zachowania odpowiada oczywiście przede wszystkim wychowawca. Często statuty szkół proponują takie rozwiązania, że wystawia wychowawca wraz z zespołem uczącym, więc jeżeli inni nauczyciele mają uwagi, też powinno się to uwzględnić. Ja jako wychowawczyni uważam, że też arcyistotne jest to, jak osoba postrzega sama siebie i to też pozwala się dowiedzieć czegoś więcej o klasie. To jest zwykły formularz w Google Formsie. Można go sobie zrobić za darmo, można rozesłać uczniom do robienia, tylko proszę pamiętać, żeby na początku zawrzeć osobne pytanie o imię i nazwisko. Ja czasem raz się zdarzyło, że o tym zapomniałam przy czymś, co było właściwie jakimś rodzajem kartkówki. To było bardzo niefortunne, ale też bardzo zabawne. Tutaj też na początku w informacjach wstępnych do tego formularza wrzuciłam odnośnik do statutu szkoły i od razu podałam informację, że informacje dotyczące oceny zachowania zapisane w statucie szkoły znajdziesz na stronach i tutaj idzie odnośnik, więc uczeń może sprawdzić, jakie są te wytyczne kryteria oceny poszczególnych stopni zachowania. Później podałam takie zadanie, zaznacz trzy składniki zachowania, które według Ciebie powinny być najważniejszymi kryteriami oceny zachowania na etapie szkoły średniej. I tutaj wypisałam
bardzo, bardzo różne rzeczy. One nie wszystkie są ze statutu szkolnego, ze statutu, no to jest akurat w przypadku mojej szkoły, między innymi frekwencja, ale ja tutaj też napisałam na przykład aktywność poza to akurat też jest w mojej szkole. W każdym razie to jest taka hybryda, jakieś moje oczekiwania dotyczące wzorowej postawy uczniowskiej, też powiedzmy, że takie normatywne oczekiwania ze strony szkoły, coś, jakieś takie zadanie, które pozwala uczniowi podjąć autorefleksję, żeby on sam się zastanowił, ok, co ja właściwie tutaj takiego robię, co jest dla mnie ważne. I też takie pytanie, zadanie raczej, zaznacz trzy składniki zachowania, które według ciebie powinny być najważniejszymi kryteriami, to jednocześnie pokazuje uczniowi, że każda osoba może wybrać trochę inaczej i że jesteśmy różnymi osobami, dla których różne wartości są ważne, gdy kierujemy się jakimiś swoimi zinternalizowanymi własnymi normami moralnymi albo systemami wartości. No i wreszcie, jaką ocenę zachowania sobie wystawiasz, tu możesz się pochwalić, co pozytywnie wpływa na twój stopień zachowania, czyli żeby uczeń coś tak autoafirmatywnie mógł powiedzieć o sobie, czy ocena zachowania w ogóle jest dla ciebie ważna, co ci się najbardziej podobało w minionym roku szkolnym, co cię najbardziej zmartwiło. Analogicznie można tworzyć takie formularze na tym, na przykład dotyczące podsumowania semestru nauczania danego przedmiotu, bo ja jednocześnie jestem polonistką, więc po semestrze nauki polskiego czy po roku szkolnym można zapytać na przykład, czy czegoś było za dużo, czy czegoś było za mało, czy było coś, co się zmartwiło, którą lekcję najlepiej pamiętasz. To jest dla nas po prostu skarbnica wiedzy, dla nas nauczycieli, gdy coś takiego zrobimy wśród uczniów. Zresztą... A powiedz, jak to narzędzie pomaga ci w twojej roli wychowawcy do kontaktu z rodzicami, bo rozumiem, jasne, że to jest fenomenalne narzędzie, żeby badać potrzeby, opinie czy jeszcze wiedzę wśród uczniów. Teraz jak to wykorzystujesz do współpracy czy kontaktu z rodzicami, bo to jest ten obszar, który nas dzisiaj najbardziej zajmuje. Można się do tego odnieść, czasem też gasić zapędy rodzicielskie, bo niestety w szkole średniej bywa tak, że uczniowie mają jakiś taki dysfunkcjonalny przerost ambicji, na przykład strasznie chcą, żeby dziecko miało ze wszystkiego najlepsze oceny, albo strasznie chcą, żeby ze wszystkiego, żeby miało cały czas najlepsze zachowanie. Więc gdy na przykład rodzic interweniuje, że a czemu Kasia, Gosia, Krysia nie ma wzorowego zachowania, to ja mogę wówczas powiedzieć, że wie pani co, Krysia sama siebie nie ocenia najwyżej, ponieważ akurat w tym roku bardziej odpoczywała niż się angażowała w wolontariaty, zaznaczyła też, że ta ocena zachowania w ogóle nie jest dla niej ważna. I jakby mam wtedy taki zasób, do którego mogę się odnieść. Też rozmawiając z rodzicami mogę się powołać na uczniów, że sami uczniowie zaznaczyli, sami uczniowie powiedzieli, że na przykład, nie wiem, wolą na wycieczkę jechać pod koniec roku szkolnego, a nie na początku. Może przy okazji, skoro już jestem tutaj przy głosie, to powiem parę słów o tym, jak można tworzyć bardziej kreatywne też te zebrania z rodzicami, bo tak sobie myślę, że możemy korzystać nie tylko z kontaktów uczniowskich, przenosząc je na zebranie z rodzicami, nie tylko przeprowadzając ankiety wśród uczniów, ale też na przykład możemy zachęcić naszych uczniów, uczennice, żeby stworzyli na godzinie wychowawczej na przykład list do rodzica. To oczywiście nie można zmuszać, ale u mnie w klasie to wyszło bardzo fajnie. Zaprosiłam, bo wiadomo, że trudno jest przejść przez szkołę średnią, mając przez cały czas ten kontakt z rodzicami idealny. To jest chyba wręcz niemożliwe w okresie adolescencji. Więc wymyśliłam raz takie zadanie, że zaprosiłam uczniów, by stworzyli listy dla swoich rodziców z opisem tego, co ostatnio pamiętają, że robili fajnego z rodzicami. No i niektóre osoby sięgały do jakichś wspomnień z wakacji, z okresu dzieciństwa, niektóre, no jeszcze tam różne przykłady, już nie będę tego wszystkiego wyciągać, możecie Państwo sobie wyobrazić, jakie to musiało być poruszające dla wielu osób. Też niektórzy oddali puste kartki, znaczy oni dostali też koperty, ja oczywiście nie czytałam tego, jeżeli uczeń sam nie chciał się dzielić, czy sam nie chciał porozmawiać o tym. Takie listy można zakleić w kopertach. No ja później podczas zebrania rozdaję takie listy od dzieci do rodziców i akurat to wyszło dość fajnie. Też na jednym zebraniu analogiczna zabawa dla rodziców, że to rodzice coś dostali do pobawienia się, ale już nie kartki i koperty, tylko to było, znaczy koperty też, ale dostali przede wszystkim karty Dixit. Nie wiem, czy Państwo znacie to narzędzie kreatywne. Dixit to jest taka gra wyobraźni,
która składa się przede wszystkim z talii, z takimi abstrakcyjnymi ilustracjami. I to działało tak, że rozdałam te karty rodzicom, tak akurat nie wymyśliłam sama, tylko zainspirowała mnie przyjaciółka z pracy. I proszę sobie wyobrazić, jak rodzice, że rodzice naprawdę się w to zaangażowali, dobrze się bawili. Dostali karty, spośród których mieli wybrać jedną kartę kojarzącą im się z ich dzieckiem, następnie przedstawić pisemne uzasadnienie. To może być jedno zdanie, może być dłuższa wiadomość, jak kto chciał, to już tak było właściwie na koniec. A potem pakowali tę kartę i ten list znowu do koperty i później rozdawałam to uczniom, uczennicom w klasie. Więc dzięki różnym interakcjom z uczniami można przenieść jakiś zasób, jakieś doświadczenie, jakieś wiadomości później na współpracę z rodzicami. I przede wszystkim tym się chciałam podzielić w tej części naszego spotkania. Wydaje mi się to być szczególnie istotne, kiedy jednak rola rodzica w szkole średniej się mocno zmienia, więc te przykłady wydają się tutaj być bardzo cenne. Mam nadzieję, że dla Państwa też będą inspirujące. Tu już się komentarze pojawiało. Jeśli ktoś z Państwa korzystał na zebraniu z kart Dixit, to proszę się z nami podzielić. Aldono, ja wiem, że Ty też masz jakiś swój pomysł na pierwsze zebranie z rodzicami, kiedy już te formalności są załatwione w szkole, wszystkie dokumenty podpisane, jest ich bardzo dużo. Co Ty robisz na tym pierwszym spotkaniu? Opowiedz proszę o tym czasie w kręgu. Dobrze, więc my zaczynamy od wielu lat pracujemy tą metodą czas w kręgu i tą metodę czas w kręgu przenieśliśmy na spotkania z rodzicami. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami, które odbywa się w pierwszym tygodniu września, aranżujemy klasę do kręgu, przygotowujemy taki stoliczek mały kawowy, kawowo-herbaciany z małym ciasteczkiem. Jak gdyby budujemy taką relację, która już na początku jest taka bardzo pozytywna. Ja sobie przed każdym tym spotkaniem, przed pierwszą klasą zadaję sobie takie pytanie, po co ja chcę z nimi współpracować i co chcę osiągnąć, co mi da ta współpraca. I pierwsze moje pytanie do kręgu to jestem rodzicem, oczywiście wymieniam imię swojego dziecka i proszę rodziców, żeby powiedzieli mi 4 dobre słowa o swoim dziecku. Jeśli mają coś więcej, to bardzo przyjmujemy i 5. Drugie pytanie to jest, moje dziecko rozpoczyna naukę w szkole, razem rozpoczynamy, jakie są Państwa oczekiwania w związku z tym i jakie są obawy związane z podjęciem przez dziecka nauki. W ten sposób, tak jak Ola, dostaję garść informacji czy listę spojrzenia rodzica na dziecko i już po pierwszym tygodniu też zbieram te informacje troszeczkę dla Ciebie. Zależy mi bardzo na uzyskaniu tych informacji, pozwoli mi to jak gdyby rozpocząć ten proces dydaktyczny, wychowawczy, a rodzice mi oczywiście bardzo w tym pomagają przez udzielenie takiej informacji. Uważam, że rodzic jest po prostu ekspertem od swojego dziecka i od niego dostaje taką garść tych informacji. Po co chcę współpracować na samym początku, budując tą atmosferę? Chcę, żebyśmy my, nauczyciele, nasze dzieci i nasi rodzice tworzyli takie jedno środowisko. Będziemy wspólnie podejmować decyzje związane z edukacją, z wychowaniem i ze szkołą. To tyle. Aldono, ja myślę, że tutaj też jest bardzo ważny element. Rozmawiałyśmy o tym na spotkaniu roboczym, czyli specyfika też Twojej szkoły, bo to jest mała szkoła w małej gminie, bo to jest... Znaczy nie, my jesteśmy miastem. Jesteście miastem, ale szkoła jest, w sensie nie ma w niej bardzo dużo dzieci, co może być też takim na przeciwległym biegunie do dużego liceum warszawskiego. Gdzie też poza tym, jeśli chodzi o rekrutację do liceum, to jest już inaczej, nie mamy rejonizacji, dzieci trafiają tam z wyboru, ostatnie czasy to są podwójne roczniki, czyli tych dzieci jest na pewno dużo, więc też tak perspektywa, nie wiem, zachęcam Państwa do aktywności na czacie i powiedzenia o tym, czy jak u Państwa wygląda w gminach, miastach, czy jakby jest dużo dzieci, mało dzieci, oblegane klasy, to na pewno jest bardzo istotna perspektywa do rozmowy, jak współpracujemy, nawiązujemy kontakt z rodzicami, kiedy klasy są liczne, kiedy to są mniejsze klasy, bo nie, to jest nie tylko poziom edukacyjny, czyli edukacja wczesnoszkolna, liceum bądź ten środek, ale istotne jest też, jak duże mamy szkołę. Dziękuję Ci, Aldono, za ten czas w kręgu, myślę, to bardzo inspirujące, nawet samo to, jak siedzimy,
odgrywa olbrzymie znaczenie w nawiązywaniu kontaktu zarówno z uczniami. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, że siedzimy wszyscy razem na równi, nikt za nikim nie wygląda, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy ważni i to też jak gdyby buduje tą atmosferę naszą. Wiem, Edyto, że ty też przestawiasz ławki na spotkanie z rodzicami. Tak, i ja tak słucham was tutaj, dziewczyny, i sobie myślę, że pomimo tego, że pracujemy na różnych poziomach edukacyjnych, to jednak jest bardzo dużo rzeczy, które robimy wspólnie i pewnie się będę trochę powtarzać, ale może trochę pokażę to ze z mojej perspektywy. Jak przeczytałam sobie to pytanie twoje, Kasiu, jak przygotować się do pierwszego spotkania, to pierwsze, co mi się nasunęło na myśl, to przygotować się. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy szli tam nieprzygotowani. I to przygotowanie w moim rozumieniu zaczyna się od tego, co ja chcę osiągnąć, to co Aldona powiedziałaś przed chwilką, jaki jest mój cel. I ten cel jest różny w zależności od tego, czy to jest klasa czwarta, czy ja ich zaczynam, czy ja ich nie znam, czy to jest klasa starsza. I co ja chcę osiągnąć z moimi rodzicami. Na to wszystko nakłada się też taka potrzeba załatwienia tego, co się działo w poprzednim roku. Bo też pamiętajmy, że... te zebrania pierwsze różnią się na pewno od siebie właśnie i ozna są jakby naznaczone tym, co działo się w roku poprzednim. I trzeba zawsze o tym też pomyśleć, że nie możemy robić kopiuj i wklej, tylko zawsze trzeba coś rodzicom dać nowego. I drugie pytanie, które zawsze sobie stawiam, to czego rodzice oczekują, przychodząc na spotkanie, nawet na pierwsze spotkanie. I jak zaczęliśmy, bo my bardzo dużo współpracujemy w szkole, jeśli chodzi o działania wychowawcze i wychowawców. I jak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, to pomyśleliśmy sobie, że na pewno nie chcą właśnie, nie wiem, tego, żeby siedzieć i słuchać, jak ja czytam z prezentacji jakieś informacje. I rodzice te prezentacje u nas są i oni je dostają, ale przede wszystkim stawiamy na zbudowanie takiego dobrego kontaktu i też określenie takich jakichś wspólnej drogi dla dzieci. Ja zawsze staram się zacząć od właśnie przestawienia, przeorganizowania przestrzeni, czyli po prostu nawet przestawienia stolików. Bardzo mi zależy, żeby rodzice nie siedzieli tak, jak siedzą dzieci. Jeśli siedzą w takich tradycyjnym ustawieniu ławek, to żeby tak nie siedzieli, żeby nie przypominali sobie, jak to było akurat, gdy byli dziećmi. I druga rzecz, to staram się też trochę porozbijać takie klasowe przyjaźnie mam, tatusiów i inne rzeczy, ponieważ też mi zależy, żeby oni między sobą współpracowali i rozmawiali. A wiem, że te relacje rodziców pomiędzy sobą w mojej szkole są bardzo silne. Rodzice mają wspólne grupy gdzieś w mediach społecznościowych i tam życie kwitnie bardzo szeroko. Więc zależy mi na tym, żeby to porozbijać. Ten kubeczek, który tutaj macie Państwo przed sobą, to jest przykład tego, co zrobiłam w poprzednim roku. Moi rodzice dostali takie kubeczki i miałam taki mini warsztacik, trochę taką rozmowę z nimi na temat motywacji wewnętrznej, co motywuje ich dzieci. I rodzice zastanawiali się nad tym, co do tego kubeczka można włożyć, bo tylko wtedy, kiedy ten kubeczek jest pełen, kiedy dziecko czuje się zaopiekowane i emocjonalnie i czuje to, że jest potrzebne, czuje to, że jest akceptowane, to tylko wtedy może w ten rok wejść tak dość łagodnie. I rodzice na tych kubeczkach dookoła, każdy kubeczek był na całej kartce i był wypisany imionami. I ja zawsze rozkładam te kartki tak trochę losowo właśnie na stolikach. Ja preferuję takie ustawienie wyspowe, bo ja mam za małą salę, a za dużo rodziców, żeby wszyscy siedli w kręgu niestety. Chociaż wiem, że to na pewno jest fajne i to jest siła bycie w kręgu, więc u mnie siedzą tak wyspowo i zawsze mamy jakiś mini warsztacik. On trwa 20 minut, ale jest to oddanie głosu rodzicom i też takie posłuchanie tego, co mówią dzieci. Więc raz są to właśnie takie kubeczki, które rodzice wypełniają, wpisując, co daje ci Karolinko, co ci daje Maćku na ten rok. Ja w poprzednich latach układałam taki warsztat dotyczący wartości i rozmowy o wartościach, na jakich rodzicom zależy. Dlatego, że zdałam sobie w pewnym momencie sprawę, że przecież ja sama jako wychowawczyni i szkoła moja jako organizm cały
my propagujemy i wnosimy w życie dziecka pewne wartości i zaczęłam się zastanawiać, czy te wartości są spójne z tymi wartościami, na których zależy rodzicom. I rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że był to taki fajny moment, bo też zobaczyłam, na czym rodzicom zależy i na jakich wartościach zależy rodzicom. I też na pewno biorę sobie to pod uwagę, jeśli ja konstruuję jakiś swój plan działań wychowawczych. Tutaj z kolei na tym slajdzie też widzicie taką, no trochę ankietę, ale taką trochę taki list chyba bardziej, tak jak mówiłaś tutaj, Olu, ty. Moje dzieci, to są oczywiście dzieci mniejsze i one piszą, pisały taki, to nie był list, ale była taka wypowiedź pisemna. Dzieci wiedziały o tym, że rodzice to dostaną i to było troszeczkę zrobione na wzór tej metody Fear in the Hat, czyli strach w kapeluszu, czyli czego się obawiam w tym roku. Zależało mi na tym, żeby to dzieci wyrzuciły i żeby też rodzice zobaczyli, jakie są te strachy i ile ich jest. I że wiele tych strachów to my tak naprawdę dorośli. I ja jako wychowawczyni, my nauczyciele i też rodzice mogą im pomóc te strachy pokonać, bo pojawiały się tam bardzo różne wypowiedzi. Bardzo często, że dzieci się obawiają tej takiej dodatkowej oceny po ocenie, czyli dostanę jakiś stopień i mama będzie smutna na przykład albo będzie się czegoś obawiała. I bardzo mi zależało, żeby rodzice to zobaczyli i żeby nie zobaczyli tego przy dzieciach, tylko żeby mieli czas trochę to przetrawić. Dzieci wypisywały te kartki, zaklejały koperty i rodzice na odwrotnej stronie pisali im odpowiedź w klasie, na zebraniu, które ja później oddawałam im na godzinie wychowawczej po prostu. I też myślę sobie, że to była bardzo, bardzo taka ważna lekcja. Ja nie wiem, co tam dzieci pisały, ale widziałam, jak niektóre mamy ocierały sobie łzy. Bo też ważne jest dla mnie, że w tym biegu takim, że ciągle jesteśmy zapracowani i rodzice z jednego zebrania na drugie do pracy, gdzieś tam to wszystko tracimy i chciałam, żeby po prostu rodzice też mieli okazję na tym zebraniu posłuchać swoich dzieci. Więc to chyba tyle ode mnie na razie. Widzę tutaj jeszcze ostatni slajd, ale jesteśmy już jak najbardziej w tym następnym pytaniu, czyli o stawianiu granic. To jest w ogóle temat, myślę, bardzo aktualny. Zawodowo, rodzinnie, w relacjach mówimy o komunikowaniu czy stawianiu granic. Jak to jest z rodzicami i w relacji, w kontakcie z rodzicami? Jak komunikować swoje granice, jak je stawiać, jak dbać przede wszystkim o ich poszanowanie. Ale zanim przejdziemy do tego pytania, wiem, Olu, że chciałaś odpowiedzieć na to pytanie, czy krąg w liceum nie będzie wyśmiany, więc oddam głos i potem możesz absolutnie przejść do granic jako następnego wątku. Okej. Tutaj padło takie pytanie na czacie. Nie wiem, czy wszyscy Państwo zwróciliście uwagę, czy można zastosować siadanie w kręgu w szkole średniej, czy mnie nie wyśmieją. Tutaj nie pojawiło się doprecyzowanie, czy rodzice, czy też uczniowie, ale odpowiedź będzie ta sama. Jak dla mnie, jeżeli tylko jest możliwość, jeżeli tylko jest przestrzeń, to krąg jest oczywiście świetnym rozwiązaniem. I przy tej okazji, skoro już mówimy o szanowaniu swoich granic, chciałabym powiedzieć o takiej uważności na własne samopoczucie, na własną psychikę i taką świadomość, że praca z uważnością na emocje, do której należy kooperacja w kręgu, to jest w ogóle coś bezcennego na każdym etapie życia. I też tak, gdy myślę o spotkaniu z rodzicami, to moje przygotowanie się do tego zebrania polega też na tym, że przypominam sobie różne rzeczy, których nauczyłam się przez 8 lat pracy w szkole, czyli że możemy bardzo się starać, a i tak może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, co sprawi, że stracimy kontrolę jako wychowawcy. I może być też tak, że pojawi się jakieś napięcie z rodzicami, nawet jeżeli wykażemy się pełną empatią, profesjonalizmem. I musimy po prostu, według mnie, przygotowując się do spotkań z rodzicami, też w ogóle będąc wychowawcą, musimy się uczyć takiego wybaczania sobie nawzajem. I wydaje mi się, że to też jest szanowanie swoich granic, gdy na przykład dobija się do nas telefonicznie rodzic, a my mu na przykład odpisujemy: najmocniej przepraszam, teraz mam migrenę, oddzwonię później, albo nawet bez uzasadniania: najmocniej przepraszam, nie mogę teraz
rozmawiać zadzwoni później, bo na przykład, nie wiem, fatalnie się czuje i tego już rodzic nie musi wiedzieć, ale gdy nie czuje się na współpracę, to nie daje z siebie więcej niż jestem w stanie, dlatego że najlepszy wychowawca to jest szczęśliwy wychowawca. Jeżeli akurat mam trudniejszy okres, bo nie wiem, na przykład straciłam kogoś bliskiego, mam depresję, my nauczyciele przecież też możemy ją mieć. Może być tak, że akurat mam troje małych dzieci, które dają mi w kość i nie jestem w stanie podejmować akurat w tym czasie, w tym miesiącu zbyt wielu inicjatyw. Więc warto o tym wszystkim pamiętać, o takiej wyrozumiałości wobec siebie samej czy też siebie samego. Powiedziałam także o tym SMS-ie, prawda? Ja na przykład, nie wiem, czy Państwo też tak macie, ale to będzie właśnie troszkę takiej indywidualizacji. Ja tak mam, że gdy widzę, że dzwoni do mnie jakiś numer, to muszę odebrać albo muszę jak najszybciej oddzwonić, szczególnie jeżeli to jest numer nieznany, no bo się martwię po prostu, o co chodzi. Mam coś takiego z tyłu głowy, że muszę to jak najszybciej rozpoznać, dowiedzieć się tego. A może być tak, że akurat nie mam jak oddzwonić, bo jestem w trakcie drugiej lekcji polskiego o Mickiewiczu i wiem, że nie będę miała czasu teraz oddzwonić. Stąd indywidualizacja pracy z rodzicami w moim przeświadczeniu powinna też obejmować to, że ja na pierwszym zebraniu komunikuję, w jaki sposób chciałabym się porozumiewać. Ja na przykład preferuję Librusa. Librus jest stworzony po to, żebyśmy się porozumiewali ja z rodzicami. Rodzice między sobą nie mogą już za bardzo przy pomocy Librusa, więc warto też na pierwszym zebraniu zadbać o to, żeby oni sporządzili na przykład listę mailingową czy na WhatsAppa. Oczywiście, jeżeli tam wszyscy się zgodzą, ale to niech już oni między sobą się dogadują. Natomiast jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny, ja na przykład proszę rodziców, żeby raczej mi pisali SMS z informacją, że dzień dobry, chciałam porozmawiać o, nie wiem, Iwanie, Igorze i o jego orzeczeniu z poradni. Proszę o telefon w wolnej chwili. I ja wtedy po prostu oddzwaniam. No bo wiadomo, że gdy rodzic dzwoni, możemy po prostu być w trakcie czegokolwiek innego. To też jest oddzielny problem. Regulacja czasu pracy nauczyciela. Czasem też rodzice niepokoją się, o, czy nauczyciel odpisze, kiedy on odpisze. Więc warto też na pierwszych zebraniach poinformować o tym, jak statut szkoły reguluje czas naszej pracy odpowiadania na maile. Bo na przykład w mojej szkole jest tak, że po prostu nauczyciel z założenia odpowiada tam w ciągu 3 dni, z tego co pamiętam. Nie sprawdzam tego zbyt często, bo ja i tak jestem osobą, która codziennie tego Librusa sprawdza. Taka specyfika pracy polonisty pracującego na cały etat, że na codziennie się zagląda tak czy inaczej do tego Librusa i raczej staram się do wszystkiego odnosić na bieżąco, by nie rosły mi jakieś tam zaległości. Więc oczywiście krąg jest czymś wspaniałym. Ja też podzielę się z tym z Państwem, że nawet w te wakacje uczestniczyłam w bardzo fajnym kręgu na takim obozie wyjazdowym pracy twórczej. Uważam, że też dorośli siadają w kręgu, to też jest świetne i bardzo takie równościowe, egalitarne i otwierające. I bardzo się cieszę, że Aldona i Edyta też opowiadały o tej metodzie pracy. Wiem od Ciebie, Edyto, że u Was z tymi telefonami jest troszkę podobnie, ale też troszkę inaczej. Więc gdybyś mogła opowiedzieć, jak to jest z tymi granicami, szczególnie w kontaktach telefonicznych, bo Państwo piszą tutaj, dziękuję w ogóle za te komentarze, zachęcam do pisania i dzielenia się z nami w kontaktach z rodzicami. U mnie w szkole rzeczywiście jest troszeczkę inaczej, bo my mamy bardzo tak precyzyjnie określone zasady kontaktu z rodzicami i dla nas rzeczywiście podstawowym kanałem przesyłania wiadomości jest dziennik elektroniczny i są to wiadomości przez dziennik i zawsze prosimy rodziców, że to jest pierwszy kanał informacji. My nie posiadamy telefonów służbowych, w związku z tym rzeczywiście nasza pani dyrektor bardzo nas uczula na to, że jeżeli w ogóle godzimy się udostępnić swój prywatny numer telefonu, to jest to nasza odpowiedzialność, ale ponieważ miewamy takie sytuacje, że rodzice dzwonią w nocy o północy albo wysyłają maile i o 23:50 oczekując natychmiast odpowiedzi i o 8 rano mamy już następny mail, dlaczego pani nie odpowiada, to my to ustaliliśmy w szkole odgórnie, że odpowiadamy do pewnej godziny, natomiast po pracy i w weekendy to nie jest czas naszej pracy i takich odpowiedzi nie ma. Mamy to ustalone odgórnie, naprawdę, i wydaje mi się, że to jest bardzo pomocne, bo
bo mieliśmy takie przypadki, że rodzice po prostu bardzo tej sytuacji nadużywali, że oni po prostu chcieli zaraz wszystko mieć od razu i już, a przecież my pracując w szkole mamy lekcje. Mamy lekcje, mamy dyżury, mamy inne obowiązki, a po lekcjach często, no nie często, mamy życie prywatne, które też mamy prawo mieć. I wydaje mi się, że dużym takim kłopotem jest to takie zawłaszczanie trochę tej przestrzeni naszej prywatnej przez rodziców i u nas rzeczywiście staramy się bardzo wyraźnie te granice postawić i bardzo wyraźnie informujemy rodziców na pierwszym spotkaniu, ile dni mamy na odpowiedź. U nas podobnie jak u was, Olu, jest to 3 dni robocze, więc nie wliczają się do tego wszystkie niedziele i święta. I jeśli to nie jest jakaś pilna sprawa, a jest to sprawa na przykład, co może mój Maciek zrobić, żeby jeszcze mieć tam piątkę z historii, to nie jest to sprawa, na którą ja muszę już i zaraz odpowiadać. Na pewno ja mogę wam powiedzieć, że ja dałam rodzicom, udostępniłam mój numer telefonu, może też nie do końca świadomie, ale wystarczy wysłać jednego SMS-a do jednego z rodziców, oni zaraz natychmiast mają wszyscy ten numer. Ale też muszę powiedzieć, że zdarza mi się nie odebrać. Zdarza mi się nie odpowiedzieć na SMS, jeśli on przychodzi w porach nieludzkich. To oczywiście jakby też daje sobie do tego prawo i myślę, że to też jest ważne, żebyśmy też tutaj też Ola mówiła o tym szczęśliwym wychowawcy i ja też wiem z moich kontaktów gdzieś z nauczycielami z innych szkół, że bywa to bardzo męczące, że rzeczywiście to zawłaszczanie takiej naszej przestrzeni już i natychmiast, tu też chyba na czacie czytałam, że rodzice bardzo często jakieś drobne sprawy z punktu widzenia nas albo z punktu widzenia szkoły urastają do wielkich problemów. Więc rzeczywiście te zasady mamy. U nas w szkole dzieci nie używają telefonów w czasie lekcji i jedynie po lekcjach mogą do dziecka zadzwonić. U nas tę kwestię wzięła na siebie dyrekcja i to pani dyrektor informuje rodziców, że dziecko jest w szkole pod opieką nauczycieli. Jeżeli potrzebują w nagłych sytuacjach skontaktować się z dzieckiem, bo na przykład, nie wiem, trzeba pójść do lekarza, czy są jakieś sytuacje, to zawsze mogą zadzwonić do sekretariatu i pani sekretarka te informacje dziecku przekazuje. Czyli rzeczywiście jakby dbamy o to, żeby nic dziecka nie w szkole nie niepokoiło. A wszystkie wydarzenia takie bieżące są zamieszczone na stronie, zamieszczane w kalendarzu na stronie szkoły i tam sobie rodzice mogą sprawdzić, czy jest jakaś lekcja odwołana, czy dzieci kończą wcześniej, czy kończą później, czy zajęcia dodatkowe, na które dzieci na przykład chodzą u nas, są odwołane czy nie. Więc myślę, że to, co dla mnie jest ważne, to jest po pierwsze jeden front w szkole, bo zdarzało się, że był to taki wyścig, wiecie, która pani jest lepsza i która szybciej odpowiada na informacje. Jeden front i to, że żeby to był jeden kanał informacji udostępniony w szkole. My też mieliśmy to jeszcze, tylko już dodam tak na marginesie, że zdarzyło się w naszej szkole, że koleżanki wychowawczynie miały wspólną grupę gdzieś z rodzicami, bo rodzice zapraszają często i wydaje mi się, że no najczęściej to nie kończyło się dobrze, bo tam się wylewały różne takie rzeczy, których wychowawca nie chciał i nie powinien słyszeć. I też odgórnie zdecydowaliśmy wszyscy wspólnie, że nie uczestniczymy w takich grupach z rodzicami, gdzie rodzice piszą, a czy na jutro zeszyt to może być taki czy taki. I jakby oczekują, że ta odpowiedź będzie natychmiast udzielona. Więc rzeczywiście jest dużo u nas to sformalizowane, ale dla mnie to widzę w tym też dużo korzyści. Ja mam, Edyto, poczucie, że tutaj mówimy też o zostaniu z rodzicami na takiej stopie profesjonalnej, prawda? Jednocześnie dbając o swoje granice, pamiętam, jaka jest nasza rola w kontaktach z rodzicami. Nie wiem, jak państwo mają u siebie w szkole z tymi telefonami, ale wiem, że Aldono, u ciebie też jest ciekawa zasada z tymi telefonami, która jest komunikowana rodzicom. Opowiedz o tym, proszę. Ja bym chciała jeszcze wrócić, jeśli można, Ola, do twojego pytania, które kończyło zebranie. Jak byłyśmy na spotkaniu roboczym, ja to sobie zapisałam i w tym roku skorzystam. Czy mogę za ciebie powiedzieć? Ola? Jak kończysz zebranie, że wiesz, na zakończenie podejdź proszę do...
To też godne polecenie. Albo powiedz sama, wiesz, o czym mówię. Śmiało, bo ja nie jestem pewna, o czym mówię. Mi się bardzo podobało w tym naszym spotkaniu roboczym, jak rozmawiałyśmy, że właśnie na zakończenie tego zebrania pierwszego Ola prosi Państwa, żeby podejść na przykład do 2-3 osób, pamiętasz? I po prostu porozmawiać, zapoznać się, bo wiecie, my budujemy jakieś tam relacje na 4 lata, my na 8 w klasach 1-3. Przysłuchując się, wracając do kontaktu, przysłuchując się waszym rozmowom, to znowu ja uważam, że w klasach 1-3 jest łatwiej, bo ja jestem sama, prawda, do nich. I u nas też są twarde zasady dotyczące korzystania z telefonów. Podstawowym kanałem informacyjnym jest oczywiście Librus. My jako nauczyciele, ponieważ jesteśmy w pracy, mamy telefony wyłączone bądź wyciszone, więc w ciągu dnia nie ma możliwości, żeby skorzystać z tego telefonu. I to też podajemy jako takie ścisłe zasady współpracy z rodzicami. Podstawowym kanałem jest Librus, bo możemy sobie tutaj każdego dnia otworzyć rano i po południu. Ja też podaję swój numer telefonu, ponieważ uważam, że w klasach tych 1-3 jest mnóstwo takich różnych spraw i problemów, ale też proszę o SMS-a, bo nie jestem przywiązana do telefonu, nie mam go ze sobą cały czas, prawda? Gdzieś tam w domu mam swój czas, a na SMS-a w każdej chwili mogę odpowiedzieć. I oczywiście przy przyjęciu określonych godzin. Do godziny 18 odbieram, czy jestem w stanie odpisać, a potem, tak jak Edyta mówi, mamy swoje życie, mamy swój czas. Chyba że jest to, no wiesz, sprawa jakaś tam niecierpiąca zwłoki, no to gdzieś tam się pochylimy nad tym telefonem. Ale w pracy nie używamy telefonów, w tym sensie, że na lekcji one są wyłączone, bądź gdzieś tam wiszą w torebce i po prostu jest nam prościej przez Librusa, tak? I też jest u nas w szkole zakaz używania przez uczniów telefonów, tylko u nas w szkole Edytka jest wyznaczone jedno miejsce, gdzie oni mogą na przykład zadzwonić do mamusi, jeśli potrzebują na przykład powiedzieć, że boli go głowa i już nie jest w stanie dłużej tam wysiedzieć. Nie, to mamy takie jedno miejsce, kącik wyznaczony na dole przy szatniach i można wtedy skorzystać z telefonu. Myślę sobie, że chyba w mojej szkole to by się wszyscy na tym jednym miejscu nie zmieścili. To ja dziękuję. Moje drogie, mamy jeszcze dwa duże, bardzo duże, albo nawet trzy bardzo duże obszary. Patrząc na zegarek, zachęcam nas odrobinę do zagęszczenia naszej rozmowy, bo chciałabym bardzo, żebyśmy domknęły tym wątkiem relacyjnym. Więc teraz pochylmy się nad tym o ustalaniu i realizowaniu oczekiwań. Trochę oczywiście o tym było, bo mówiłyście, jak się przygotowujecie, jak prowadzicie spotkanie z rodzicami. To w takim razie ten wątek, jak ustalać i realizować oczekiwania, które stawiamy wobec rodziców, czy rodzice wobec nas stawiają. To w takim razie może najpierw do ciebie. Jak ustalać wspólnie. Ustalać, tak. Myślę, wspólnie na zebraniu z rodzicami i na tym pierwszym, właśnie na tym pierwszym. Wydaje mi się, że to, co tutaj już wybrzmiało, otwarcie komunikujmy swoje oczekiwania nawzajem. Ja to robię bardzo prosto, bo najpierw to zbieram oczywiście ich oczekiwania rodziców, które są różne, różniste, można by powiedzieć. I rzeczywiście moi rodzice oczekują z jednej strony, żebym była bardziej wymagająca i tak bardzo to prawo szkolne pilnowała, żeby go nie łamać. Inni z kolei oczekują, że właśnie będę bardziej liberalna i będę pozwalała dzieciom na taką samodzielność. I okazuje się, kiedy pozbieramy sobie te kartki, że te oczekiwania się często wykluczają. I to już rodzicom moim daje troszkę do myślenia. I tutaj przeczytałam na czacie, że ktoś z Państwa napisał, że wyjdzie na wiedźmę, bo ma zamiar tak ustawić te wymagania swoje. Myślę, że to nie widzą tego tak rodzice. Ja myślę, że moi rodzice i myślę, że oni to widzą jako właśnie postawienie granicy takie spokojne i wyraźne, bo nie chodzi tutaj o to, abyśmy rodzicom mówili, że nie, ja nie będę odbierać telefonów, ale żeby powiedzieć, proszę Państwa, za to jestem odpowiedzialna i to mogę zrobić w ramach mojej pracy, a tego niestety nie zrobię. I żeby to jasno i wyraźnie powiedzieć. I wiecie co, ja to robię właściwie co roku, przypominam. Pewnie jak mam już tak klasę 7, to trochę mniej, ale rzeczywiście moi rodzice, jakby ja nie widzę, żeby rodzice mieli z tym kłopot. Chyba raczej doceniają właśnie to, że dostają takie konkretne wskazówki. I jak
też widzę, że mam z czymś problem, bo miałam w tym roku taką sytuację, że rodzice, pomimo tego, że właśnie jest ten zakaz używania telefonów, to rodzice bardzo mocno zdarza im się, że łamią ten zakaz sami, czyli dzwonią do dziecka w trakcie lekcji i mówią: wyjdź tutaj, Kuba, bo ja czekam na ciebie, już jedziemy. I Kuba do mnie mówi, że wychodzi, a ja nie mogę go wypuścić, bo ja nie mam takiej informacji. Ja nie wiem, gdzie on wyjdzie i z kim on się tam spotka i gdzie on pójdzie. I zrobiłam taki warsztat w klasie na zebraniu, gdzie rodzice dostali po prostu sytuację, no właściwie to jeden do jednego, ale pracując w trójkach ustalali, co w takiej sytuacji czuje rodzic, co czuje dziecko i co czuje nauczyciel. I rzeczywiście ta mama od razu jakby wychwyciła, bo była obecna na zebraniu, wychwyciła i powiedziała: nigdy nie pomyślałam o tym w ten sposób. Co czuje nawet on, bo on z jednej strony chciał być, no, wyjść do mamy, bo mama czeka już i się denerwuje. Z drugiej strony trochę się złościł, bo pani go nie wypuszcza. I rodzice chyba nieświadomie robią często takie rzeczy. Wydaje mi się, że mówienie im tego wprost na spotkaniu miałoby trochę odwrotny skutek, gdybym powiedziała, że ja jestem zdenerwowana albo że to mnie w ogóle oburzyło, a tu stworzenie takiej sytuacji pozwala im samym zobaczyć, że te granice, które stawiamy, są po to, abyśmy wszyscy, wszystkie trzy strony, i dziecko, i rodzic, i my jako nauczyciele, żebyśmy my się czuli naprawdę bezpiecznie i żeby te granice nam pomagały, a nie przeszkadzały. Więc jeśli mogę to powiedzieć do uczestników, nie bójcie się stawiać tych granic. Naprawdę najpierw się sami zastanówcie, na ile jesteście gotowi i co jesteście gotowi w kontaktach z rodzicami zrobić. Ale jeśli bardzo frustruje was telefony od rodziców po 22 albo po 20 czy po 18, to po prostu ustalcie, że tak, że tego nie będzie po prostu. Ja podbijam twoje słowo, Edyto, i czuję, że to jest dzisiejszy mocny przekaz. Nie bójmy się mówić o swoich granicach, komunikować, dbać o swój nauczycielski dobrostan, bo mam poczucie, że dobrze zakomunikowane, jasno i klarownie granice sprzyjają wszystkim stronom, bo zdejmują frustrację. Oczywiście, jeżeli wejdziemy na zebranie od razu z punktu, że my tutaj będziemy wszystko ustawiać i będzie tak, jak ja chcę, może być ciężko, ale rzeczywiście taki dialog, otwarte spotkanie z rodzicami czy zaproszenie do warsztatu, gdzie pokazujemy perspektywę innej strony, czasami ciężko nam w to wejść, ale takie zaproszenie jest dla nas oczywiste. Mam pytanie z Facebooka, które do nas przypłynęło. Nie wiem, czy będziecie znały na nie odpowiedź, ja je przeczytam. Zakazywanie w wielu szkołach odprowadzania rodziców do sali w klasach 0 i 1. Nie wiem, czy to jest... Już się zgłaszam. U nas to Aldo, jest... no to ty powiedz i przejdziemy w takim razie dalej. U nas jest tak, ustalone już od lat, że dzieci wprowadzane są do szatni. My jako nauczyciele klasy pierwszej schodzimy i odbieramy dzieci z szatni. Czyli za 10, 8, za 15 jesteśmy w szkole, czekamy do 8 i tam dwie minutki. A czy też uczymy ich, że nie przychodzimy punkt 8. Do szkoły przychodzimy no chwilkę wcześniej, żeby punkt 8 móc rozpocząć zajęcia. U nas też dzieci, rodzice nie chodzą po szkole. Ale rozumiem, że jest to ustalenie, indywidualne, tak, ustalenie w szkole. Tak. Nie pytam, jak jest w przypadku licealistów w pierwszej klasie, bo tutaj jest duży poziom samodzielności. Olu, w takim razie, jak ustalać i realizować oczekiwania rodziców, nauczyciela względem siebie samych, wzajemnie? Ja jeszcze swoje trzy grosze takiej duchowej spuścizny pedagogicznej po Januszu Korczaku. Na pewno Państwo czytali, ale pewnie nie wszystko Janusza Korczaka, a była taka jego korespondencja, która się zachowała z wychowanką domu sierot, która sama postanowiła zostać wychowawczynią, no i żaliła się w listach swojemu dawnemu nauczycielowi, opiekunowi, że nie do końca sobie daje radę z tymi dzieciakami. I on jej odpisał: chroń siebie, obserwuj dzieci, to wystarczy. Chroń siebie na tym pierwszym miejscu. Trochę to brzmi tak, jakby w liceum już tej pracy wychowawczej było mniej, może tak jest, a może tak jest po prostu, że ona jest inna. No bo pierwsze zadanie, które mamy do wykonania, to właśnie odsunięcie trochę tych rodziców. Brzmi brutalnie, ale taka jest prawda, bo to nie może być tak, że osoba ma 17-18 lat,
a tutaj rodzic dzwoni spytać, co było z tą geografią nie tak i co zrobić, żeby ją poprawić, to się powinno dziecko takimi rzeczami interesować, uczyć się, jak to załatwiać. No niestety niektórzy uczniowie są bardzo niesamodzielni właśnie ze względu na nadreprezentatywną aktywność rodziców. Ja wyobrażam sobie, że na wcześniejszych etapach nauczania to jest coś na wagę złota. Ja też zresztą bardzo lubię, gdy rodzice się angażują w działania trójki klasowej, w radę rodziców w ogóle. To jest coś świetnego, ale jeżeli są takie rzeczy, które dziecko może zrobić samo, to ono bezwzględnie powinno to robić samo. Z drugiej strony liceum to jest jednocześnie czas kryzysów psychicznych. No i nazywajmy rzeczy po imieniu, też zdarzają się niestety w dzisiejszych czasach, na przykład próby samobójcze wśród osób nastoletnich. No i między innymi dlatego rodzice mają mój numer telefonu, bo ja już odbierałam kiedyś o 7 rano telefon od rodzica, którego dziecko właśnie trafiło do szpitala psychiatrycznego po próbie samobójczej, więc niestety czasem po prostu z przyczyn interwencyjnych ten telefon jest nieodzowny, no bo ani nie zdążymy się spotkać, bo tamten rodzic w tym szpitalu i tak dalej, ani nie jest to temat do opisywania, żeby teraz ten rodzic w łzach siedział na tym librusie, więc wiadomo, że w takich przypadkach kontakt telefoniczny jest potrzebny, no i ja staram się na tę potrzebę odpowiedzieć, natomiast to jest ważne właśnie, żeby indywidualizować kontakt, jeżeli jest taka potrzeba, na przykład dziecko z dysfunkcjonalnością, spektrum autyzmu, trzeba omówić pewne rzeczy. Jasne, spotkam się z rodzicem, wtedy tej pracy wychowawczej będzie więcej, czy też ona będzie bardziej widoczna, czy też będzie bardziej skierowana w stronę rodziców, a mniej w stronę ucznia na etapie ustalania potrzeb, dostosowań edukacyjnych itd., itd., ale to już jest dostosowanie, to już jest indywidualizacja, to już jest wyjście z pewnego minimum. Bo właśnie współpraca z rodzicami w szkole średniej jest przeze mnie widziana jako pewne minimum, a dużo więcej trzeba pracować już z tymi młodymi ludźmi, którzy wchodzą w dorosłość, są bezradni. Czasem też powstanie taka dziwaczna triada, że w jednym miejscu będę ja, w drugim uczeń, który na przykład chce iść do szkoły artystycznej i na przykład jego mama, który mówi, no gdzie? Chłopak do szkoły artystycznej i z tym trzeba pracować, więc czasem po prostu trzeba podążyć za uczniem, gdzieś tam odsuwając tego rodzica. No i to jest przygoda właśnie taka wywiedziona tutaj ze szkoły średniej. To my skręcamy w takim razie do pierwszej klasy, tej podstawówkowej pierwszej klasy. Aldo, no, te wzajemne oczekiwania, jakie ustalać i realizować? Jeszcze krótko dla Ciebie i przechodzimy do tematu współpracy wychowawców. Ja powtórzę, że bardzo mi zależy na tym, żeby nasze trzy grupy, czyli nauczyciele, rodzice i uczniowie, to byli jedność. Jednością i wspólnie ustalamy te zasady i wspólnie decydujemy o tym, co wydarzy się w danym roku szkolnym. Wspólnie, to jest takie słowo, które będzie się tutaj przeplatać w obszarze kontaktów i relacji z rodzicami. To w takim razie, co wychowawcy, wychowawczynie mogą robić wspólnie w obszarze właśnie wychowawstwa w klasie? Aldo, no to ja do Ciebie, zacznijmy od początku. Co nauczyciele w szkole mogą robić wspólnie w tym temacie? Mówisz o nauczycielach, czy o wychowawcy klasy pierwszej, czy w ogóle wszyscy, o nauczycielach wspólnie. Powiedz, jak jest u Ciebie w szkole, bo ja wiem, że tam jest coś ciekawego. My jesteśmy właśnie już po wspólnym spotkaniu, wczoraj była rada wyjazdowa w pięknym miejscu w Ziołowym Zakątku, gdzie mieliśmy pracę zespołów przedmiotowych. No i właśnie na zespole przedmiotowym edukacji wczesnoszkolnej ustaliliśmy, co w tym roku robimy wspólnie z rodzicami i dla rodziców. I ustaliliśmy szereg działań, harmonogram, osoby odpowiedzialne i oczywiście terminy, kiedy mamy to zrobić. U nas wspólnie przygotowujemy, począwszy od 1 września, ślubowanie klas pierwszych. Najpierw przygotowujemy dzień integracji i do tego angażujemy osoby, które współpracują z klasą pierwszą, na przykład pani ze świetlicy, na przykład pani z biblioteki, na przykład nauczyciele WF-u pomagają nam, na przykład my jesteśmy szkołą dwujęzyczną, więc nauczyciele języka angielskiego. Potem jest ślubowanie, które też wspólnie
przygotowujemy z zespołem i potem mamy takich mnóstwo spotkań związanych z zaproszeniem rodziców. To są właśnie wigilijne spotkania, to jest Dzień Babci, Dzień Dziadka, to jest wspólne kolędowanie. Przechodząc dalej idziemy do wiosny, czyli Dzień Matki, czy Dzień Rodziny. Mamy też taki piknik integracyjny, który jest pod hasłem Dorośli Dzieciom. I to jest koniec naszego roku szkolnego. Wiem, że też wspólnie ustalacie przebieg spotkań z rodzicami w ramach wsparcia. Opowiedz o tym, proszę. Wspólnie pierwsze to zebranie wrześniowe, to jak gdyby termin jest narzucony odgórnie i wszyscy się spotykamy. Wiecie, to jest zebranie takie bardzo proste, bo ono jest, nie ma jeszcze tych osiągnięć edukacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych, tylko jest to właśnie czas na integrację. Wspólnie przygotowujemy, ustalamy harmonogram spotkania. Ten harmonogram też, Olu, dostajemy od dyrekcji, co ma być na tym zebraniu i przygotowujemy na piętrach takie kąciki kawowe, wspólnie razem, czyli jak mamy dwa razy pierwszą klasę na parterze, to tutaj dla rodziców przygotowujemy nie w salach, tylko na korytarzu, żeby te sale, bo my w ogóle mamy otwarte drzwi w swojej szkole, żeby wspólnie wszyscy mogli sobie podejść, porozmawiać chwilę przed zebraniem, chwilę po zebraniu. Wiem, Edyto, że u Ciebie też jest zespół wychowawczy, co oznacza, że robicie coś wspólnie. No tak, robimy wspólnie, ale jak słucham Aldony, to chyba trochę jednak może w innym troszkę kierunku, czyli nie samego wspólnego przygotowywania jakichś uroczystości czy takich imprez szkolnych, ale bardziej pracujemy nad procesem wychowania w szkole. U nas rzeczywiście istnieje zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą wszyscy wychowawcy i zespół psychologiczny. I tam mamy często spotkania w zespole, ale też mamy spotkania dla wspólnie z innymi nauczycielami, bo przecież wychowawcami jesteśmy tak naprawdę wszyscy nauczyciele i nie możemy sami wychowawcy my tutaj podejmować działań wychowawczych, wyłączając z nich innych nauczycieli, których w naszej szkole jest rzeczywiście sporo. Więc ten zespół wychowawczy pracuje głównie nad takimi obszarami, które my widzimy, że są do pracy w naszej szkole. I dzisiaj był taki zespół, pozdrawiam Ewę, bo wiem, że tu nas ogląda, która dzisiaj widziałyśmy się w szkole. I dzisiaj właśnie na zespole, oprócz tego, że staramy się budować zespół wychowawców, żebyśmy my się lubili wszyscy, bo mamy też panów, żebyśmy się znali. I żeby nam było fajnie, bo ta relacja ułatwia nam później, nie wiem, zwracanie się do siebie o pomoc, o wsparcie w różnych sytuacjach trudnych, kontaktach z rodzicami czy jakichś innych sprawach trudnych. Ale przede wszystkim dzisiaj ustalaliśmy nasze priorytety wychowawcze na ten rok. Czyli w zespołach rozmawialiśmy o tym, co jest dla nas trudne, który obszar pracy wychowawczej jest dla nas trudny. I może nie zdradzę jakiejś wielkiej tutaj tajemnicy, że zdradzę, że od wielu lat i wciąż i w tym roku wracamy znowu do tematu samodzielności uczniów i właśnie tego, o czym tutaj wiele osób na czacie pisze, o tym, że rodzice tak bardzo często wyręczają, ale my też pracujemy nie tylko pod kątem rodziców, bo no, jak jest wiadomo, trochę mamy tutaj pole ograniczone, ale pracujemy pod takim kątem, co my możemy w szkole zrobić, aby tę samodzielność uczniów wspierać. I okazało się, że możemy dużo zrobić, że możemy wspólnie ustalać pewne zasady, że jeżeli wprowadzamy jakąś zasadę w szkole, to wprowadzamy ją wspólnie dla wszystkich. Jeśli dziecko zapomina stroju albo zapomina przyborów na plastykę, to nie przynosi rodzic tych rzeczy do szkoły. I my mówimy, damy radę, pomożemy pokonać ten problem, żeby pokazać, że dziecko samo może, że jest sprawcze i że naprawdę samo może pokonać trudność, którą mu się, taka drobna nawet, która dla rodzica nie jest drobną, bo potrafią, tak jak tutaj zresztą widziałam na czacie, potrafią przynosić nawet wodę, bo dziecko na przykład z domu nie wzięło i może tutaj nam zasłabnie bardzo. Więc my robimy dużo. Mamy wspólnie ustalony program wycieczek, które mamy poziomami i zawsze jeździmy w te same miejsca i też rodzice wiedzą,
gdzie jedziemy, chociaż oczywiście zawsze też z nimi to ustalamy, czy mają jakieś inne zdanie. Mamy wspólnie ustalone właśnie zasady kontaktów i nawet zebrania. To, o czym mówiła Ola dzisiaj, to rzeczywiście u nas się dzieje chyba odkąd ja w tej szkole jestem, czyli od jakichś 7 lat. My dostajemy gotowe prezentacje na zebrania, w których jest wszystko jednolicie pokazane. Są podlinkowane wszystkie informacje dla rodziców. Do dziennika, na stronę szkoły, są podane wszystkie telefony do, nie wiem, do psycholożek, wszystkie kontakty mailowe, jak można to załatwić, stołówka i wszystko razem jest to podane wspólnie, jednolicie. I to rzeczywiście przyznaję się, robię to ja jako koordynatorka tego zespołu wychowawczego, ale bardzo nam to też ułatwia tą pracę taką wychowawczą. I naprawdę robimy to od wielu lat i bardzo Wam to polecam, bo to się naprawdę bardzo, bardzo sprawdza. I o jednej tylko rzeczy chcę Wam powiedzieć. Zauważyliśmy, że mamy coraz mniejszą frekwencję na zebraniach i trochę nas to zaniepokoiło i w zeszłym roku opracowaliśmy sobie takie warsztaty, mini warsztaty na zebranie w kwietniu i w każdym poziomie jest to inny temat, ale taki temat, który wychowawczynie i wychowawcy uznali za ważny, za istotny, czyli właśnie była i samodzielność i na przykład takie rodzice na zebraniu w klasach 7 na przykład przyglądali się, które rzeczy może dziecko zrobić samo w kontaktach ze szkołą, to też tu Olu, o tym mówiłaś, że staramy się zmniejszyć ilość tych telefonów od rodziców i to rodzice ustalali, które z czynności może zrobić dziecko samo, a które z czynności potrzebny jest rodzic. Więc naprawdę ta współpraca jest no moim zdaniem nieodzowna i bardzo, bardzo ułatwia nam też pracę. Olu, a jak u Ciebie na poziomie liceum? U mnie o wiele więcej jest współpracy w obszarze dydaktycznym. To znaczy wspólna koordynacja jakimiś projektami, wymianami międzynarodowymi, bo ja pracuję w liceum, które jest publiczne, ale jednocześnie dwujęzyczne, więc mamy dużo jakichś wyjazdów zagranicznych i jest potrzebnych wielu nauczycieli zaangażowanych w ten proces, żeby taki wyjazd mógł się w ogóle odbyć. Gdy myślę o współpracy z innymi wychowawcami, to przychodzi mi na myśl przede wszystkim też ułatwianie sobie, ale właśnie z dokumentacją, że jak nie jestem pewna, gdzie coś zanieść, dlaczego, do kiedy coś trzeba oddać, to wtedy nieoceniona jest pomoc kolegów i koleżanek, którzy pełnią tę samą funkcję co ja. Natomiast mam taką swoją żelazną zasadę, że staram się uwzględniać opinie kolegów i koleżanek, gdy pojawia się czy jakiś problem wychowawczy, czy w ogóle problem również edukacyjny, być może przedmiotowy. Mam na myśli to, że gdy rodzic uskarża się na jakąś sytuację dotyczącą innego nauczyciela niż ja, albo gdy dziecko przychodzi też z jakąś pretensją, to oczywiście pierwszeństwo ma ta osoba, dla której w ogóle znalazłam się w tej szkole, czyli uczeń albo uczennica, ale nigdy staram się nie wdrażać rozwiązań, ani nie dzielić swoją opinią, póki nie porozmawiam z tym innym nauczycielem. Więc współpraca polega na byciu w kontakcie i pamiętaniu, że z perspektywy nauczyciela każda sytuacja może się okazać nagle czymś zupełnie innym, niż wydawała się na początku. I na przykład, gdy rodzic mówi, że ojojoj, bo tutaj moja Krysia, Wiesia, Stasia się uczyła do pierwszej w nocy tej chemii, a później była taka trudna klasówka, na której to klasówce w ogóle nie było tych rzeczy, co były w podręczniku, to taka mama czasem nie myśli o tym, że może być tak, że jej dziecko na przykład wolało do późnej nocy pisać z koleżankami na grupce, albo grać w grę, albo po prostu potrzebowało się wyspać i dużo trudniej jest powiedzieć mamie, wiesz co, mamo, po prostu nie chciało mi się tego uczyć, bo to jest tylko chemia i nie zdaję jej na maturze. Łatwiej powiedzieć po prostu, wiesz co, no znowu na sprawdzianie było coś innego niż na lekcjach i niż w podręczniku, więc czasem nauczyciel jest obciążony tak naprawdę bez jego winy. I ja po prostu jako nauczycielka staram się pamiętać o tym, że zawsze trzeba porozmawiać najpierw z nauczycielem, zanim się wyda opinię albo wdroży rozwiązanie. Czy nauczyciel wychowawca, nauczycielka wychowawczyni buduje relacje z rodzicami? Czy musi? Czy bardziej dbamy o dwustronny kontakt? Jak to jest waszym zdaniem?
Ja to sobie myślę, że pewnie powinnam odpowiedzieć, że buduję kontakt taki dwustronny, ale to zależy chyba od osobowości, bo ja rzeczywiście jestem osobą, która tych relacji potrzebuje i ja chyba je też trochę podświadomie tak buduję. I wydaje mi się, że chyba trzeba iść za tym, jakimi jesteśmy ludźmi. I jeżeli mamy takie predyspozycje do takiego kontaktu bliskiego, to na pewno to nie jest źle. Ale w tym kontakcie takim bliskim, w budowaniu tego kontaktu, trzeba właśnie dbać o siebie, stawiać granice i myśleć o tym, że właśnie im ja wyraźniej te granice postawię, im będę taka jasna w moich komunikatach, to będę bardziej profesjonalna. I wydaje mi się, że to w tym jest cała zagadka. No i być sobą, po prostu być prawdziwą osobą, że jeśli jestem, nie wiem, czymś zasmucona albo zdenerwowana, bo coś mnie martwi, to też warto po prostu to rodzicom komunikować i też słuchać ich i być uważnym, to o czym też dzisiaj ty, Olu, powiedziałaś. Więc chyba wszystko tak po trochu bym powiedziała. Ja już się podłączyłam, Edytka. Potwierdzam to, co mówisz, myśląc o sobie przede wszystkim. Ja staram się budować relacje, staram się rodziców też traktować jak partnerów, obdarzam ich zaufaniem, staram się obdarzać ich też wzajemnym szacunkiem. Mam dla nich czas i wykazuję się dużą umiejętnością słuchania, no i przede wszystkim dialog. I stawiam je tak na relacje. Czy chcemy komentować jakoś ten błąd w pytaniu, czy już... Ja odpowiadam, proszę Państwa, to nie jest błąd, to jest po prostu podchwytliwe zdanie. Żeby Państwo nie spali, wypełniając Menti, przewrotnie pytam, jest tam zdanie sformułowane, że nie jest istotna współpraca z rodzicami. Oczywiście, dzisiaj cały czas o tym rozmawiamy, jak istotne jest budowanie kontaktu z rodzicami. Cieszę się, że Państwo są czujni, to nie jest błąd, po prostu proszę zaznaczyć fałsz, że to jest jak najbardziej fałszywe zdanie, bo to nie pytanie, tylko zdanie oznajmujące. Dziękuję, że Państwo są tacy wnikliwi, czytają, rozwiązują. To nie chodzi, czy nauczyciel, wychowawca, nauczycielka, wychowawczyni buduje relacje z rodzicami, czy musi, czy bardziej dbamy o dwustronny kontakt. Jak to jest Waszym zdaniem? Ja to sobie myślę, że pewnie powinnam odpowiedzieć, że buduję kontakt taki dwustronny, ale to zależy chyba od osobowości, bo ja rzeczywiście jestem osobą, która tych relacji potrzebuje i ja chyba je też trochę podświadomie tak buduję. I wydaje mi się, że chyba trzeba iść za tym, jakimi jesteśmy ludźmi. I jeżeli mamy takie predyspozycje do takiego kontaktu bliskiego, to na pewno to nie jest źle. Ale w tym kontakcie takim bliskim, w budowaniu tego kontaktu, trzeba właśnie dbać o siebie, stawiać granice i myśleć o tym, że właśnie im ja wyraźniej te granice postawię, im będę taka jasna w moich komunikatach, to będę bardziej profesjonalna. I wydaje mi się, że to w tym jest cała zagadka. No i być sobą, po prostu być prawdziwą osobą, że jeśli jestem, nie wiem, czymś zasmucona albo zdenerwowana, bo coś mnie martwi, to też warto po prostu to rodzicom komunikować i też słuchać ich i być uważnym, to o czym też dzisiaj ty, Olu, powiedziałaś. Więc chyba wszystko tak po trochu bym powiedziała. Ja już się podłączyłam, Edytka. Potwierdzam to, co mówisz, myśląc o sobie przede wszystkim. Ja staram się budować relacje, staram się rodziców też traktować jak partnerów, obdarzam ich zaufaniem, staram się obdarzać ich też wzajemnym szacunkiem. Mam dla nich czas i wykazuję się dużą umiejętnością słuchania, no i przede wszystkim dialog. I stawiam jednak na relacje. Ja pokażę, Olu, twoje narzędzie, o którym chcesz opowiedzieć. Tak, tylko najpierw muszę zrobić małą uwerturę, wstęp. O co w ogóle chodzi z tym slajdem, który jest teraz pokazywany? Myślę, że dwustronny kontakt to jest coś, co z założenia łączy mnie z każdym rodzicem.
ucznia, uczennicy, z którymi pracuję. Natomiast budowanie relacji to jest coś, co już raczej pojawia się wtedy, gdy trzeba indywidualnie coś omówić. Czasem zdarzy się tak, że ktoś przejdzie przez 4 lata liceum i nigdy nie byłam z rodzicami na jakiejś indywidualnej rozmowie, ani nigdy nie rozmawiałam indywidualnie telefonicznie, bo na przykład rodzice są zbyt zabiegani. No ale może być tak, że trzeba będzie zorganizować spotkanie z jakiejkolwiek przyczyny. Bardzo dobrze jest wtedy, gdy na tym spotkaniu, jeżeli to jest jakaś kwestia drażliwa, jeżeli to jest problem do rozwiązania, jeżeli obawiamy się tego spotkania, to świetnie jest na nie zaprosić psychologa, pedagoga, dyrekcję, jeżeli dyrekcja ma czas, wicedyrekcję, może innego wychowawcę, może nauczyciela, jeżeli to jest jakiś problem, który dotyczy przedmiotu. Tak czy inaczej, chciałam się z Państwem podzielić takim wynalazkiem, jak notatka, którą tworzy dla mnie chatbot AI, czyli Artificial Intelligence, czyli sztuczna inteligencja. Proszę sobie wyobrazić, że ja wpisałam mu tylko tak, sporządź proszę, proszę do komputera, to też zabawne, no ale napisałam tak, sporządź proszę notatkę służbową ze spotkania z rodzicami, w trakcie którego rodzice opowiedzieli o podejrzeniu autyzmu u swojego dziecka. Wychowawca doradził skierowanie dziecka do poradni, obiecał, że dostosuje kryteria nauczania do możliwości poznawczych ucznia. Cała reszta to jest to, co wypluł mi chat GPT. On zatytułował ją, że to jest notatka ze spotkania z rodzicami. Wypluł z siebie data, czas trwania, miejsce, uczestnicy, temat, opis spotkania. Cała reszta, on to wszystko wygenerował sam. Więc proszę sobie wyobrazić, jak bardzo jest to odciążające, aczkolwiek trzeba czytać z uwagą, bo ja jak się wczytałam w to, to też znalazłam taki chochlik, co do którego postanowiłam, że właśnie specjalnie wkleję z tym chochlikiem, żeby Państwo widzieli, jak bardzo tutaj trzeba uważać. W zadaniu, nie w, co ja mówię, w jakim zadaniu? Tutaj jest w środkowej części tej notatki wygenerowanej, zatytułowanej Zagadnienia omówione podczas spotkania, jest podpunkt 4 i brzmi on tak. Zapewnienie wsparcia edukacyjnego. Wychowawca zapewnił rodziców, że jeśli diagnoza potwierdzi podejrzenie autyzmu u ucznia, to szkoła będzie gotowa dostosować kryteria nauczania oraz metody dydaktyczne do indywidualnych możliwości poznawczych ucznia, betonując, że celem jest zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego. Betonując, wydaje mi się, że tutaj doszło do jakiejś przeniesienia jakiejś kalki z języka angielskiego, więc trzeba z uważnością przejrzeć później taką wygenerowaną notatkę, czy tam nie ma błędów redaktorskich, odpowiednio je skorygować. Jestem prawie pewna, że to jest błędne tłumaczenie związku frazeologicznego z angielskiego. Tak czy inaczej, polecam takie narzędzie. Myślę, że może się sprawdzić nie tylko do sporządzania notatek ze spotkań z rodzicami, ale też do różnych innych zadań, których nie musimy już teraz robić sami. I to tak trochę, żeby też przestać demonizować tę sztuczną inteligencję, bo ona może nam też pomóc. Dziękuję Ci za pokazanie narzędzia do pracy, który ułatwi pracę, jednocześnie może pomagać w budowaniu kontaktów z rodzicami, bo zapewnia materiały, notatki, informacje. Też pamiętam, że na naszym spotkaniu roboczym mówiłaś o tym, że w ogóle warto robić notatki ze spotkań z rodzicami, takich nawet gdzieś na zakończeniu zebrania, żeby sobie zanotować krótką informację o dziecku, co nam się przyda później, w sytuacji, kiedy będzie ten kontakt. Ja też dodam, że takie notatki są bardzo potrzebne, jeżeli na przykład później coś się dzieje niedobrego z uczniem. Ja wspominałam o tych kryzysach psychicznych. Proszę Państwa, musimy być zabezpieczeni, bo gdy później, nie daj Boże, coś się stanie, interesują się media, interesuje się kuratorium, my jako wychowawcy musimy mieć czarno na białym, że podejmowaliśmy działania. W Librusie można dodać notatkę ze spotkania z rodzicami i to polecam. Gdyby można było jeszcze na chwilę przełączyć na ten slajd z chatbotem. Mili Państwo, tutaj dopytujecie, ale zapewniam, że jedyne, co ja temu chatbotowi podałam, to są te dwa zdania, które przeczytałam na początku. Napisałam mu tylko sporządź notatkę ze spotkania z rodzicami. Spotkanie dotyczyło spektrum autyzmu. Wychowawca powiedział, że dostosuje wymagania, jeżeli będzie trzeba. To jest jedyne, co on dostał i na podstawie tego już wygenerował całą resztę. Oczywiście można było napisać jeszcze więcej, wtedy może notatka byłaby bardziej drobiazgowa, ale ja chciałam właśnie tak hasłowo.
Poza tym to jeszcze nie jest gotowiec oczywiście. Możemy to sobie skopiować gdzieś tam do dokumentu czy do Librusa i potem jeszcze redagować. No już skończę ten wątek, bo widzę, że tylko 3 minutki nam zostały. Tak, jak najbardziej zbliżamy się do końca. Jeszcze jest pytanie o narzędzie, jest to ChatGPT. Jeśli Państwo nie korzystali, można założyć konto na stronie OpenAI i po stworzeniu konta z tego narzędzia można korzystać. To jest w ogóle ciekawa jestem, czy Państwo korzystają. Proszę, jeśli ktoś korzysta, o taką informację zwrotną, czy Państwo korzystają i czy to w ogóle jest temat, który w odpornej szkole moglibyśmy poruszyć, czyli jak nauczyciel może korzystać z tego narzędzia do pracy, notatek właśnie na spotkanie z rodzicami, może jakichś dydaktycznych. Widziałam ostatnio, jak bardzo szybko powstawały quizy do tekstu na potrzeby edukacyjne, więc to jest wątek, do którego bardzo chętnie bym wróciła z Państwem, ale oczywiście w ramach potrzeb, jeśli chodzi o korzystanie z tego narzędzia. Dziękuję za udzielenie odpowiedzi w naszym Menti i bardzo dużą czujność, jeśli chodzi o błąd językowy. Tak, było tam, jest, nie jest. Znalazłam ten błąd, mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Był to chochlik, ale wszystkich nas na pewno obudził na koniec na dzisiejszego spotkania. Odporna Szkoła wraca. Już za miesiąc, 26 września, będziemy rozmawiać o, myślę, równie interesującym i ważnym temacie jak rodzice. Będziemy rozmawiać o stresie, nauczycielskim stresie, o rozbieżnych oczekiwaniach, które są kierowane do nauczyciela. Jak sobie w tej sytuacji rozbieżnych oczekiwań, stresującej pracy poradzić? To już 26 września. Proszę być w nasłuchu. Jak najbardziej korzystać z naszych zasobów. Serdecznie Państwa zapraszam do mailingu. Jeśli ktoś z Państwa chce być za miesiąc, to proszę wyczekiwać na wiadomość ode mnie, na pewno przyjdzie zaproszenie. Wyłączam w takim razie udostępnienie, żebyśmy się mogły jeszcze raz zobaczyć i pożegnać. Bardzo Wam za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo są usatysfakcjonowani, naładowali troszeczkę baterię przed tymi spotkaniami, które już w następnym tygodniu, że to, co dzisiaj się wydarzyło, będzie pomocne w ustalaniu granic, w komunikowaniu się z rodzicami. Może ktoś z Państwa ma pomysł na warsztat z rodzicami na rozpoczęcie roku szkolnego, a może wjadą karty Dixit bądź jeszcze inne narzędzie, o którym jeszcze nie wiemy. Zobaczymy. Dziękuję Edyto, Aldono, Olu za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.